Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. No hej. Witajcie. Czy mogę wspomnieć o pogodzie? Jest piękny, słoneczny dzień. Chociaż ja nawet dzisiaj nie byłam na dworze, bo miałam zajęcia od rana. No dobrze, to co tam porabiałaś, jak nas nie było? No, dużo przygód. Co tam się działo? Były święta wielkanocne. Przejechaliśmy z pieskiem pół Polski, żeby odwiedzić rodzinę. Ale opłacało się, bo tam Tobi się wyhasał i poznał nową koleżankę, z którą się bawił przez kilka dni non-stop. Także fajnie. A ty co robiłaś w tym czasie? To jest dobre pytanie, musiałam się chwilę zastanowić. Ale, no tak, najpierw nie było odcinka, bo ja pojechałam na narty, co było dosyć zabawne. Ale przeżyłam, mam nadal dwie ręce, dwie nogi, nic nie złamałam, żadnego gipsu. Także można uznać to za sukces. No, sukces. Tak. Oczywiście wywróciłam się kilka razy, bo na nartach nie byłam od 1995 i w sumie jakoś nigdy nie byłam jakoś wybitną narciarką. Można powiedzieć, że po prostu byłam w stanie stać na nartach albo jechać pługiem. Także no, coś tam się pouczyłam. Mój narzeczony mnie uczył, on jest, muszę powiedzieć, naprawdę bardzo dobrym nauczycielem wszystkiego tak w ogóle. Kiedyś uczył mnie matematyki, jak jeszcze byliśmy w szkole i teraz nart, no to muszę powiedzieć, że on jest tak spokojny i ma tyle cierpliwości, że to jest niesamowite, naprawdę, no. Jest bardzo złoty dobrym chłopak. Tak, bo wszyscy jak słyszeli, że on nie będzie na nartach uczył jeździć, to tak się patrzyli, na pewno, wiesz, bo to się ludzie tak kłócą zazwyczaj w takich sytuacjach. Ale muszę powiedzieć, że tak, on okazuje bardzo dużo cierpliwości. Oczywiście ja go znam i widzę, jak on tam by mnie chętnie już wypchnął na głębszą wodę. Ale nie, nie. Bardzo, bardzo miło. Także nie jestem straumatyzowana. No a poza tym najpiękniejsze jest życie na stokach, czyli te drineczki, to siedzenie w knajpie, jak słońce świeci. Chociaż śniegu to już było tak mało. Ja pamiętam opowieści sprzed kilku lat, jak ludzie opowiadali, jak to jest wspaniale, jak się jeździ na narty, na przykład na początku marca, że jeszcze jest tyle śniegu i tak dalej, jak się pojedzie w odpowiednie miejsce. No, niestety już tak nie było. Globalne ocieplenie chyba już swoje robi. Albo po prostu mieliśmy takiego, nie wiem, lekkiego pecha, ale gdzie trzeba, wyżej śnieg był, więc było w porządku i bardzo miło. Więc no nie wiem, może jeszcze kiedyś pojadę. Może zostanę profesjonalną narciarką. No, już outfit masz. Tak. Nie, no nie miałam jakiegoś wyszukanego outfitu. No i też się zastanawiałam właśnie, czy jak pojedziemy tam, to na stoku będzie rewia mody. Ale nie. Było bardzo normalnie pod tym względem, także... Chciałam powiedzieć tą nazwę miejscowości, ale już zapomniałam. Saint Moritz? W Szwajcarii. No, to tam może by była rewia mody. Nie. To nie były te klimaty. Ale może kiedyś. Ostatnio mówiłaś w poprzednim odcinku, że byłaś na Dune. Tak. Więc tym razem ja mogę powiedzieć, że w międzyczasie udało mi się zdobyć bilet do IMAX-a. Mhm. Byłam. Bardzo mi się podobało. Zjedliśmy chyba 5 litrów popcornu, ale było warto. No dobry film, prawda? W sensie taki dobry do oglądania. Tak, no wiadomo, nie, ani mi się nie nudziło, ani nie dłużyło, jednak no warto takie filmy oglądać właśnie w takim kinowym klimacie, bo jednak jak ta muzyka tak dudni, ten ekran jest taki wielki, wszystko widać, no to jest zabawa dobra, mi się podobało. A czy w tym IMAX-ie wam się siedzenia trzęsą? Nie, to nie jest to. Tam jest taka inna sala, ale to już nie jest IMAX, tylko okay. To jest jakieś tam 4D? Nie wiem, 10D. Jest taka sala okay. W Wrocławiu. No właśnie, tak ja tak kojarzyłam, ale szczerze mówiąc, ja w IMAX-ie nie byłam nigdy. Jakoś, nie wiem, nie ciągnie. No wiem, że zachwalasz. Ostatnio koleżanka też mi mówiła, że... Znaczy ostatnio, no to już kilka dobrych tygodni temu też chciała właśnie iść do IMAX-a na Dune. Nie wiem, jakoś... Ja w ogóle zapominam, że jest taka opcja, jakoś mnie to nie... Ale może warto faktycznie kiedyś zapolować. No, na pewno dla kilku filmów warto, ale na jakiś tam ten standardowy ich repertuar, no to mnie średnio interesuje. Mhm. Ale właśnie kilka dni przed tym moim pójściem do kina obejrzałam jeszcze raz pierwszą część w telewizji. I dobrze, że to zrobiłam, bo byłam na świeżo i wiedziałam, już mi się jakby wróciło do mojej pamięci wszystko to, co ty mówiłaś ostatnio, bo naprawdę ostatnio jak nagrywałyśmy, to byłam taka zamroczona, że nawet zapomniałam w ogóle, o czym ta Duna jest.
Ja szczerze mówiąc nie pamiętam nawet już co gadałam w ostatnim odcinku. Ja czyli coś tam pamiętam, ale tak, pamiętam, że robiłam jakieś odniesienia. No. Bo ja Dune pierwszą widziałam dwa razy, oczywiście dawno temu w kinie i potem jeszcze, nie wiem, jakoś po roku czy coś w domu, jak byłam chora, czy już nie pamiętam. To długi film, można puścić i leci. No ale nawet przyznam, że w domu tą pierwszą część się nieźle oglądało. W sensie, że to tak faktycznie też szybko zleciało, jednak te takie filmy, no nie wiem jak je nazwać. Właśnie ja też nie wiem, ja to ostatnio nazwałam chyba akcji, ale to nie jest film akcji. To jest taka jakieś akcja fantazy. Plus, nie wiem, jakieś takie niby to sci-fi, ale nie do końca sci-fi, no nie wiem, coś takiego dziwnego. Niech się specjalista wypowie, powiedzcie nam, co to jest za gatunek dokładnie. W każdym razie dobrze się je ogląda również w domu. Ale w kinie 1000 razy lepiej. A propos oglądania filmów w domu, ja ostatnio obejrzałam dosyć śmieszny film. Bardzo chciałam się odmurzyć, właśnie była Wielkanoc i miałam ochotę na jakiś taki miły, głupkowaty film, który sprawia, że poczuję się dobrze. No i przypomniało mi się, przeglądałam propozycje na wszystkich streamingach, które mamy i przypomniało mi się, że nie widziałam jeszcze najnowszej części Indiana Jonesa z 2023 bodajże roku. Więc to właśnie obejrzałam i szczerze mówiąc nie wiedziałam nic, nawet nie patrzyłam kto tam gra poza Harrisonem Fordem, dokładnie. I byłam bardzo zdziwiona, że gra tam Phoebe Waller-Bridge, jedną z głównych postaci. No wiadomo! Scenariusz, jak scenariusz w tych filmach, ale szczerze mówiąc, dobrze mi się to oglądało. Nie narzekam zupełnie i moim zdaniem było to lepsze niż ta poprzednia część, coś tam z czaszką. No niestety, ja mam słabość do Indiana Jonesa, więc... Ja chyba ani razu nie oglądałam. Tych starych części też, nie? Mhm. Boże, ja te stare części widziałam. Dobra, Świątynie Zagłady, ja nie lubię tej części, bo tam bohaterka, ta rola kobieca jest po prostu dramatycznie napisana. Zrobili z niej jakąś głupią panikarę po prostu i nic więcej. Bardzo mi się to nie podoba. No ale nie mogę powiedzieć, ja mam dużą słabość do Indiana Jonesa. Jakoś kojarzy mi się z dzieciństwem, właśnie z wolnym, z jakimś takim, no dobrze mi się kojarzy po prostu. Ale pamiętam, że jak oglądałam to jakieś Królestwo Czaszki czy czegoś tam z 2010, 2009, któregoś tam, to mi się to średnio podobało, także była to na pewno jakaś poprawa. Nawet nie sprawdzam, jakie to ma oceny, ale jakie to może mieć oceny, pewnie 5, znając życie. Ale w międzyczasie też Netflix uraczył nas wspaniałym reality show z nieruchomościami w tle. Tak. Czyli Buying Beverly Hills. Mhm. Oglądałaś? Oczywiście. Oczywiście, że oglądałam i chyba trochę bardziej mi się podobało niż Indiana Jones. Nie, no tam to wiadomo, nie można oglądać Indiana Jonesa w kontekście dobrego filmu, nie ma się co oszukiwać. A podobnie jak nie można oglądać Buying Beverly Hills jako ambitnej telewizji. Ale tak, to była świetna rozrywka i uważam, że ten sezon jest jednak lepszy niż ten pierwszy i to dużo. Tak, ale dlatego, że pozwolili sobie na więcej prywaty. Tak, to prawda. I byłam w szoku, jak zobaczyłam Kyle, że zgodzili się, jakoś tam się musieli dogadywać z firmą produkcyjną odpowiedzialną za Real Housewives i pozwolili Kyle wystąpić w kilku odcinkach. No było jej mało oczywiście, ale i tak byłam zdziwiona. No fajnie, że to pokazali. Jeżeli tego nie oglądaliście i nie wiecie w ogóle o co chodzi, no to... Raczej myślę, nie będziemy się zagłębiać tutaj w jakieś wyjaśnianie, bo szkoda na to czasu w sumie. Więc tylko dla tych, którzy kojarzą rodzinkę Kyle, Richard, no i Maurizio Umański i ich córki, no to tam właśnie chodziło o rodzinną dramę. No ja przyznam, że informacja o ich separacji i ogólnie rozstaniu też bardzo zabolała mnie w serce, bo zawsze mi się wydawało, że oni przetrwają wszystko, ale... Tak, no ale potem widziałam jakieś takie tabloidowe artykuły, w których pokazywali zdjęcia Maurizio z jakimiś paniami w ręcznikach na nartach, także okej. Okay. No wiesz, nie wiadomo jaki jest ten timeline, nie? Tak, to znaczy mi nie chodzi o to, że... Może teraz sobie postanowił zaszaleć, skoro go żona zostawiła. Mi nie chodzi o to, że jemu nie wolno, broń Boże, tylko faktycznie to było takie trochę szokujące, jak zobaczyłam te zdjęcia, a oni właśnie zawsze tam wyjadali sobie z dzióbków. No, ale jak sami powiedzieli, oddalili się od siebie i życzymy im szczęścia. A w ogóle nie wiem, czy doczytałaś to, że w trakcie, kiedy oni kręcili ten sezon, jak rozumiem, Maurizio też występował w Amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. Tak, widziałam. Więc zobacz, jacy to są ludzie, że oni po prostu są, mają tyle projektów, nie mają dla siebie czasu, bo co?
Ten w Tańcu z Gwiazdami plus ma swoje reality. Ona ma swoje reality plus jakieś tam imprezy i nie wiem, występuje w teledyskach jakichś randomów i tak dalej. Jakby co nie to randomów, nie randomów. No, jakichś tam country gwiazd. Także no, sorry, jeżeli właśnie oni nie mają takich priorytetów, żeby jednak, przecież oni nie potrzebują kasy, no. Oni mają kasy tyle, że mogliby pewnie nie pracować ich wnuki do końca życia. Jak zobaczyłam, jak oni pojechali na pole golfowe Mauricja, to myślałam, że tam będę zbierać szczękę z podłogi. Mm. Ja najpierw myślałam, że oni, o, wynajmują, wiesz, coś tam, tak jak tu zawsze gadają, wynajęliśmy dom, czy tam hotel, czy coś na jakiś wyjazd, a któryś z nich tam mówi, że to jest jego. Ja myślę, wow, no dobra, to naprawdę... Znaczy, no bo tam, okej, bycie w telewizji to jedno, ale on na tych nieruchomościach trzaska przecież tyle, że no, no sorry, i że on jeszcze ma potrzebę, żeby iść do Tańca z Gwiazdami, żeby mieć swój program reality. Jakby, jakie ci ludzie mają parcie na szkło? No, już dajcie sobie spokój. Jeszcze tak się zastanawiam też na przykładzie Kardashianów i w sumie te dziewczyny, te siostry Umańskie też o tym mówiły przecież w tym Buying Beverly Hills na Netflixie, że w zasadzie one od małego żyją w takim świecie, że dla nich to już jest norma, jak mają jeszcze zarobić 5 zł, no to... No. No cóż, w każdym razie fajnie się to oglądało. I tam też drama wyszła z tą najstarszą siostrą, ale widzę, że ona to na pewno chroni swoją prywatność, bo jednak nie nagrali rozmowy z jej narzeczonym, podczas której zerwali, nie? Przyznam, że ten wątek jest dla mnie bardzo przykry, bo po pierwsze widać było, że właśnie ona nie chce za bardzo o tym rozmawiać. No. Widać też było po niej, że przykro jej jest, w sensie, że tak wyglądała na smutną ogólnie. I to robienie dram wokół plotek związanych z jej związkiem, to było takie bardzo nieprzyjemne dla mnie do oglądania. I szkoda mi jej było, wiadomo, może część z tego było reżyserowane, tak też może być. Także jeżeli szukacie jakiegoś programu reality TV w stylu Selling Sunset, to możemy z czystym sumieniem polecić Buying Beverly Hills. A z rzeczy bardziej skandalicznych, to na HBO Max oglądam serial dokumentalny Cisza na planie, mroczna strona dziecięcej telewizji. I przyznam, że zdziwiłam się, że to dopiero niedawno weszło i do tego jeszcze wypuszczają po jednym odcinku, bo mam wrażenie, że na TikToku mówią o tym serialu już od miesiąca albo i dłużej. To jest historia toksycznego świata telewizji dla dzieci z lat 90. i początku lat 2000, oczywiście z Ameryki. Tam głównie mówią o stacji Nickelodeon i o twórcy tych programów, który nazywa się Dan Schneider. No i tam na przykład jest wątek Amandy Bynes, która została właśnie przez niego odkryta i właściwie dzięki temu, że wystąpiła w jego jednym, drugim, trzecim programie, no to stała się gwiazdą. No ale też dużo złych rzeczy się tam wydarzyło właśnie za kulisami, które na pewno przyczyniły się do jej, no, totalnego upadku, bo to, jak ona sobie teraz radzi, no to jest bardzo przykre. No i też wiele innych takich właśnie dziecięcych gwiazd tam się wypowiada, też ludzie, którzy pracowali przy tworzeniu tych filmów, na przykład kobiety, które były przez chwilę tam scenarzystkami, no to mówią właśnie, jak wyglądała tam praca, no ogólnie ohydne, z takim bardzo dużym podtekstem, nawet nie wiem, czy to można powiedzieć seksualnym, bo tak naprawdę pedofilskim. Wiele wątków tam było, no i też poza tym głównym Danem też tak naprawdę tam były inne osoby, które też złe rzeczy tym dzieciom robiły, no i ogólnie, no, tragicznie toksyczne środowisko. Ja nie wiem po prostu, jak ci ludzie przez to przeszli, no, znaczy wiadomo, wiele osób, które tam zaczynały, no, miało ogromne problemy. Zresztą tam właśnie też są pokazywane początki Ariany Grande, no bo ona też w jego programach występowała. Okej, to nawet nie wiedziałam. No i tej Janet McCurdy, no to jest ta dziewczyna, która napisała książkę Cieszę się, że moja mama umarła. No więc to jest jakby oni wszyscy się wzięli z tej właśnie telewizji. Do nas to do końca nie doszło, mam wrażenie, w tym samym czasie. Ja tylko kojarzę z właśnie z tego, co ja oglądałam w telewizji, najbardziej tą Amandę Bynes, bo reszta to już chyba byłyśmy za stare. Chyba tak, no. Żeby oglądać te wszystkie właśnie Hany Montany. iCarly, tak? No, czy jakieś tam? iCarly. Mhm. No w każdym razie ohydna historia, ale program na pewno bardzo ciekawy, zwłaszcza dla właśnie takich osób w
naszym wieku, albo i może trochę młodszych, które też w Polsce te programy dla dzieci oglądały. Okej, okay. Nie widziałam tego. Nawet nie widziałam, że to zostało dodane. Widziałam właśnie w mediach społecznościowych, że ludzie o tym wspominają, ale nawet nie rzuciło mi się to w oczy w aplikacji. Chociaż ja nie mogę powiedzieć, żebym ja się ostatnio specjalnie rozglądała za nowymi rzeczami do oglądania. Jak chciałam sobie ostatnio coś puścić, to nie mogłam się na nic zdecydować i wiesz co włączyłam? Serial kostiumowy, którego nigdy nie widziałam. A niby miał być dobry, więc go puściłam. Czyli Rzym na HBO. To jest serial chyba z 2006, 5, któregoś tam. Także ja takie rzeczy aktualnie oglądam. Zobaczymy, ile wytrzymam. Tam są chyba tylko 2 sezony, ale wiedziałam, że to dalej... Ty zaczęłaś w końcu oglądać tego pana Ripley'a, czy nie? Tak, tak. Właśnie oglądałam. No i co? Bo nie wiem, czy w weekend zacząć, czy... No pewnie. To znaczy, to jest taki serial w takim klimacie bardziej takim, wiesz, poważnym, trochę tak. Jakby aż nazbyt artystycznym jak na Netflix. Mm-hmm. Więc wygląda to bardziej jak produkcja HBO. Okej. Okay. Widziałam właśnie recenzję, że na razie... Bardzo okay, dobra, tak, no. No. Mhm. To znaczy ten aktor, który tam gra główną rolę, no to on jest genialny we wszystkim chyba, co robi, więc na pewno by jakiegoś... Gniotu nie zgodził się na wzięcie udziału. Ja tam obejrzałam za 2 czy 3 odcinki, bo no, jakoś nie ma czasu, mm-hmm. ale no na pewno w ten weekend skończę. No i podoba mi się, ale mam wrażenie, że trzeba się tak jakoś, wiesz, bardziej skupić na tym. No i dobrze. Że jednak jest bardziej wymagający niż jakieś tam gnioty. No wiadomo, no, nie można też cały czas oglądać Buying Beverly Hills, bo przecież zlasuje ci się mózg, prawda? No. Także nie no, takie programy są świetne, jak chcesz właśnie sobie odpocząć albo, nie wiem, musisz popracować i chcesz, żeby coś ci poleciało w tle, ale... No i też na Netflixie już teraz wszedł, to jest chyba film, a nie miniserial, Mocny temat, po polsku coś to nazwali, czyli film na Netflixie, w którym gra Gillian Anderson i ta wspaniała, moja ulubiona brytyjska aktorka Billie Piper. Mhm. I to jest historia związana z rodziną królewską. Na faktach autentycznych. Okej. Okay. Opis jest taki. Oparta na faktach fabularyzowana historia z zakulis kompromitującego wywiadu, który reporterka programu Newsnight przeprowadziła z księciem Andrzejem. Uh-huh. Więc bardzo na czasie. A swoją drogą a propos rodziny królewskiej? Wyszło. Kate, tak? Uh-huh. Wyszło. No i myślę, że wszyscy się w języki ugryźli. No tak, tak. Straszna tragedia. No więc ja również... Jakby troszkę poczułam takie delikatne wyrzuty sumienia, chociaż z drugiej strony no sami nakręcili tą burzę. Bo nie wierzę w to, że zespół PR-owy nagle stracił wszelkie umiejętności, jeżeli potrafili wyprodukować tak piękne oświadczenie, jakie ona wydała, mhm. tak już oficjalnie. To, co się działo w międzyczasie, to przepraszam, co to było? Może nie wiedzieli, co zrobić. No, jakby mniejsza z tym, nie nam w sumie rozkminiać to, ale no... Tak czy inaczej, myślę, że to nie jest koniec. Trzymamy kciuki za Kate. No oczywiście, ale na pewno nie jest to koniec ich dram. Nie no, bo właśnie na przykład jakieś tam... Karolina czeka na kolejny sezon The Crown. No ja nawet, najlepsze, że ja nawet tego nie oglądam, ale okej. Okay. Ja oglądam tylko, wiesz, plotki na TikToku. Ale na przykład jacyś tam ludzie twierdzili, że... Właśnie przez to, że na Netflixie wychodzi ten film, a przecież ten skandal z Andrzejem jest obrzydliwy. Obrzydliwy, więc że może chcieli tą sprawą z Kate jakby zrobić taką zasłonę dymną. Wiesz, a nawet nie, bo się niedobrze robi, fuj. No naprawdę. Ja myślę, że ich można podejrzewać o wszystko. O wiele, no to prawda. Ciężko się z tym nie zgodzić. No ale na pewno wielu osobom, zwłaszcza tym, które właśnie jakoś super aktywnie publikowały na temat Albo tworzyły memy. Takiej zaginięcia. Na pewno się zrobiło trochę głupio, no ale może następnym razem tak nie zrobią. Mm. No to co, Karolina? Zaczynasz dzisiaj. Tak, jestem gotowa. 14 grudnia 1991 roku w stanie Waszyngton, w miejscu, które się nazywa Federal Way, grupa chłopców wybrała się, to była sobota, żeby pojeździć na deskorolkach i zazwyczaj szli takim skrótem przez teren lokalnego liceum. Gdy szli przez zarośla właśnie przy tym liceum,
zauważyli dziwnego mężczyznę, który w zasadzie, jak rozumiem, wyłonił się z krzaków, co oczywiście zwróciło ich uwagę, no ale oni sobie szli dalej. I kiedy ten mężczyzna nadal był jakby w ich polu widzenia, chłopcy natrafili w krzakach na ciało. To było ciało młodej kobiety. Oczywiście natychmiast pobiegli do domu, no też pewnie przestraszyli się tego mężczyzny, który nadal był w ich pobliżu. Zresztą w programie 48 Hours na temat tej sprawy ten pan, który teraz jest już dorosłym mężczyzną, powiedział, że ten mężczyzna, który wyłonił się z krzaków, spojrzał na niego nawet. Więc chłopcy pobiegli i gdy na miejscu zjawiła się policja, dość szybko rozpoznali ofiarę, ponieważ miała ona swoje imię wyszyte na ubraniu, które miała na sobie. Dziewczyna nazywała się Sarah Yarbour i w tamtym momencie miała 16 lat. W tamtą sobotę udała się rano na trening. Pojechała do szkoły samochodem swojego ojca i faktycznie ten samochód znaleziono w zasadzie niedaleko miejsca, w którym odnaleziono jej ciało. W tamten weekend jej rodziców nie było w domu, ponieważ pojechali oni na mecz piłki nożnej jej brata. I jak rozumiem, z piątku na sobotę nocowała u niej koleżanka. No i Sara miała, wiesz, wstać rano, spanikowana, że się spóźni, szybko chwycić swój outfit i jeszcze w wałkach na głowie wybiec z domu. W niektórych źródłach mówili trening, w innych jakieś zawody. W każdym razie to było coś, co oni nazywają drill team, czyli można powiedzieć, że Sara była taką cheerleaderką. W jej samochodzie nadal były rzeczy, więc pozostawało pytanie, jak znalazła się w krzakach. Była częściowo rozebrana, to znaczy nie miała na sobie bielizny, a także rajstop, a rajstopy miała zaciśnięte wokół szyi. Po przebadaniu ciała stwierdzono, że nie doszło do gwałtu, a przyczyną śmierci było właśnie uduszenie. W jednym z artykułów wyczytałam, że było to duszenie i tymi rajstopami, i rękami. Tak jak wspomniałam, była ta grupa chłopców, która spotkała mężczyznę, który kręcił się w miejscu, gdzie znaleziono ciało Sary. Oczywiście sporządzono rysopis tego mężczyzny na podstawie zeznań tych chłopców i czym prędzej wszędzie go rozwieszono, upubliczniono, wydrukowano w gazecie, a potem jakiś czas później opublikowano też ulepszony, jakby dokładniejszy szkic tego mężczyzny. Miał być to młody mężczyzna z takimi dłuższymi włosami. Stwierdzono też, że musiało być to przestępstwo o charakterze seksualnym, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, ofiara była częściowo rozebrana, a poza tym na jej ubraniach, to znaczy na bieliźnie i na kurtce, znaleziono ślady nasienia. Mijają miesiące i mimo tego szkicu i zaangażowania lokalnej społeczności, ponieważ ludzie jakby dzwonili z informacjami, tak, starali się pomóc. Niestety policja nie była w stanie odnaleźć sprawcy, byli różni podejrzani, natomiast nic konkretnego i żadnych takich prawdziwych śladów. Jak rozumiem, pojawiła się też osoba, która była biegać tamtego poranka, bo chłopcy natrafili na ciało, jak rozumiem, około godziny 9:30 rano. I pojawiła się jakaś osoba, która biegła tamtędy i później zeznała, że widziała mężczyznę, który pochylał się nad ciałem dziewczyny, ale myślała, że to jest para, która się obściskuje. Tak jak mówiłam, mimo informacji otrzymywanych od ludzi, w pewnym momencie było już ich kilka tysięcy, policji nie udało się posunąć ze śledztwem do przodu. Miesiące zamieniły się w lata. I dopiero na początku lat 2000 zyskują nową nadzieję, ponieważ w tamtych czasach działało już coś takiego, co nazywa się CODIS i to jest taka baza danych, jak rozumiem, stworzona przez FBI i na przykład w takiej bazie danych można znaleźć DNA sprawców wskazanych, osób zaginionych itd. A jak wspomniałam wcześniej, i tu też w sumie warto chyba zwrócić uwagę na to, jak uważni i dokładni byli detektywi, którzy zajmowali się sprawą Sary i ci pierwsi i później kolejni, którzy przyjmowali tą nierozwiązaną sprawę, bo jej ubrania i te próbki, wszystko zostało zachowane jak należy, właśnie w nadziei, że nauka prędzej czy później pomoże rozwikłać tą zagadkę i odnaleźć sprawcę. Wrzucono próbkę DNA, którą mieli z ubrań Sary, no ale niestety nie przyniosło to pożądanych skutków. Nie było żadnych dopasowań. W końcu pojawia się coś takiego jak, zresztą mówiłyśmy o tym już wielokrotnie, jak genealogia genetyczna. Zresztą dzięki właśnie genealogii genetycznej został schwytany Joseph DeAngelo, czyli Golden State Killer.
No i właśnie w 2011 roku nad sprawą zaczyna pracować pani, która jest specjalistką w tej dziedzinie i ta pani ma na nazwisko Fitzpatrick. No i oczywiście dostała ona tą próbkę DNA sprawcy z ubrań Sary i postanowiła spróbować odnaleźć jakichś krewnych tego sprawcy, skoro wcześniej w bazie Codis się nie powiodło. I tej pani udaje się odnaleźć krewnych w bazie i okazuje się, że ta osoba jest krewnym Roberta Fullera, który zmarł w 1674 roku. Tak. No i oczywiście potem gdzieś tam dalej prześledziła to do kolejnych osób, które również miały na nazwisko Fuller. Więc jakby mówię to po to, zresztą też mówili o tym w tym programie 48 Hours, że to nazwisko Fuller cały czas się pojawiało w researchu robionym przez panią Fitzpatrick. Ona podała to nazwisko detektywom z biura szeryfa, a ci znali jednego Fullera i to takiego, który był bardzo blisko rodziny Sary. Ten pan miał na imię Bill i właśnie był przyjacielem rodziny, a także był bardzo zaangażowany też na przykład w budowę, czy też postawienie, powinnam powiedzieć, postawienie ławki upamiętniającej Sarę właśnie na terenie tej szkoły. To taka śliczna ławka, wiesz, z taki mały posąg i pieska tam też stoi. Problem był tylko taki, że ten mężczyzna nie pasował do opisu. Był dużo starszy w momencie popełnienia morderstwa od sprawcy opisanego przez chłopców, którzy go widzieli, bo on w chwili popełnienia morderstwa miał 48 lat, a tamten, którego widzieli chłopcy, miał mieć 20 parę. Poza tym był niski, a sprawca miał być wysoki, miał też inną fryzurę i tak dalej, więc tak naprawdę jedyne, co się zgadzało, to nazwisko. No a co jeszcze warto dodać, to to, że rodzina Sary jakby absolutnie nie wierzyła w to, że ten pan mógłby mieć coś z tym wspólnego. Oczywiście też ten pan współpracował z policją, a także dał im próbkę swojego DNA i tak jak spodziewała się rodzina Sary, ta próbka nie pasowała do DNA sprawcy. Mimo wszystko nie poddawali się i w końcu natrafili na dwóch mężczyzn, braci Edwarda i Patryka Nicholas i okazało się, że są to dalecy kuzyni Billa Fullera. Tak. A okazało się właśnie, że Edward, czyli jeden z tych braci, miał na koncie przestępstwa seksualne, dlatego jego DNA znajdowało się w bazie. No i po sprawdzeniu tego DNA z bazy nie zgadzało się ono z DNA sprawcy z miejsca zbrodni. Ale on miał jeszcze brata, Patryka. Policja postanawia zacząć obserwować mężczyznę, żeby zdobyć próbkę DNA, żeby porównać ją i wiedzieć, czy w ogóle mają czego szukać, no bo jego DNA w żadnej bazie nie było. A dlaczego wydał im się podejrzany? Ano dlatego, że w chwili morderstwa pasował do rysopisu. Gdy porównać jego zdjęcie z tamtego okresu i osobę opisaną przez chłopców, którzy spotkali sprawcę, byli podobni. Miał wtedy 27 lat, a poza tym poruszał się tylko i wyłącznie autobusem i to autobusem, który jeździł po trasie przy liceum Sary. Więc to by się wszystko zgadzało. Gdy przyjrzeli się jego życiu, okazało się, że jest samotnikiem. W zasadzie praktycznie z nikim nie miał kontaktu i był też rozwiedziony, jak rozumiem. We wrześniu 2019 roku, podczas obserwacji, w końcu udaje im się zdobyć próbkę DNA, a to dlatego, że poszli za Patrykiem do pralni. On pod tą pralnią palił papierosy i rzucił je na ziemię. I dzięki temu oni mogli te kilka niedopełków z ziemi zabrać. Też wspomnieli, że jeszcze wypadła mu chusteczka bodajże z kieszeni, więc to wszystko zabrali i oddali do przebadania. I już po kilku dniach, gdy dostali wyniki, okazało się, że tak, to był dobry trop. I DNA pasuje do DNA z ubrań Sary. I to tutaj był jakiś taki praktycznie niepodważalny wynik, jak rozumiem, bo to był jakiś tam jeden do jakichś niewyobrażalnych liczb po prostu, więc w zasadzie niemożliwym byłoby, żeby to nie była prawda. Patryk zostaje zaaresztowany, a po przeszukaniu jego domu znajdują na przykład gazetę z 1993 lub 4, bodajże 4, w którym jest artykuł właśnie z nagłówkiem o sprawie Sary. Swoją drogą jego dom był w strasznym stanie, nie działał mu tam prąd. No, na zdjęciach to wyglądało trochę jak wysypisko śmieci, szczerze mówiąc. I oczywiście znaleźli też u niego mnóstwo pornografii, jakieś dziwne pornograficzne rysunki. A co więcej, on miał również kartotekę. I to też potwierdza jego zachowanie podczas przesłuchania, ponieważ po aresztowaniu, gdy przesłuchiwali go w październiku 2019 roku, zapytany, czy wie, po co tu jest, otwierdził, że nie wie. A gdy detektywka, która z nim rozmawiała, zapytała go o morderstwo Sary, czy też poinformowała go, że nad nim pracują, to on się zapytał, a w jakim roku to się wydarzyło.
No i to pytanie też mi się wydało dziwne, ale nie zwróciłabym pewnie aż tak na nie uwagi, gdyby nie to, że detektyw, który się wypowiadał w programie 48 Hours, mówi, że to jest reakcja kogoś, kto ma więcej na sumieniu i po prostu próbuje się połapać. Ja to bardziej najpierw zrozumiałam tak, że mógł tak powiedzieć, bo już sobie szukał jakiejś wymówki. Wiesz, o co mi chodzi, ale no faktycznie może tak być, że takie reakcje mają osoby, które mają więcej do ukrycia. No. To brzmi tak, jakby zamordował kilka dziewczyn. Dokładnie. Oczywiście długo ta rozmowa nie trwa i w końcu przestaje współpracować, rozmawiać z detektywami i prosi o prawnika. No, ale tak jak wspomniałam, on miał już kartotekę i okazuje się, że w przeszłości popełnił kilka przestępstw seksualnych. W roku 83 na przykład zaatakował 21-letnią dziewczynę, która ma na imię Ann. Ona siedziała przy swoim samochodzie nad rzeką, też w stanie Waszyngton, kiedy podszedł do niej jakiś mężczyzna, miło sobie rozmawiali, wszystko było w porządku, on opowiadał jej, że właśnie przeprowadził się do tego miejsca. Kiedy nagle ona zauważyła po jakimś czasie, że on tak zaczyna się dziwnie zachowywać, że głos mu się trzęsie, poczuła się nieswojo i powiedziała mu, że musi już jechać. I kiedy próbowała zamknąć drzwi, on wyciągnął nóż i przyłożył jej go do gardła, a następnie zmusił ją, żeby się rozebrała i zaprowadził ją nad brzeg rzeki. Ona wtedy zaczęła uciekać i wskoczyła do wody i popłynęła ile sił właśnie tą rzeką, także też bardzo odważnie. A to dlatego, że oni, gdy on jej mówił, że się dopiero przeprowadził, ona ponoć zapytała się go, czy już korzystał z nart wodnych, a on wtedy jej powiedział, że on nie umie pływać. A, sprytnie. Także muszę powiedzieć, że byłam pod ogromnym wrażeniem trzeźwości umysłu i tego, że wskoczyła do rzeki, no prąd, to wszystko, prawda? Gdy udało jej się dopłynąć na brzeg, oczywiście tam znaleźli ją jacyś ludzie, wezwano policję, a on jej się przedstawił wcześniej, powiedział jej, że nazywa się Pat Nicholas i ona dzięki temu była w stanie to powiedzieć policji i oczywiście wkrótce później go zatrzymano i został skazany za tą napaść. Bo jak rozumiem, on wtedy już miał kartotekę. Miał na przykład zgwałcić dwie osoby i próbować zgwałcić trzecią. Boże. Tylko, że on chyba wtedy był jeszcze traktowany jako taki młodociany przestępca, dlatego karę dostał krótką i on w chwili, gdy próbował zgwałcić Ann, był na wolności dopiero od kilku miesięcy. Za tą zbrodnię został skazany na 10 lat, ale oczywiście wyszedł po niecałych 4, bodajże po 3,5 roku on już został wypuszczony na wolność. Oczywiście Ann nie miała o tym zielonego pojęcia, także gdy policja przyszła do niej w 2019 roku, to wszystko do niej wróciło, pewnie była w szoku swoją drogą. No i oczywiście poproszono ją o współpracę w sprawie tego morderstwa, które miało jednak dużo podobieństw z atakiem, którego ona doświadczyła. I przyznam szczerze, rozcieszyło mnie to strasznie, bo czy naprawdę kogoś trzeba zabić, żeby gwałt brano na poważnie? No przecież to jest jakiś żart. Nie wiem oczywiście, jak sprawy się mają teraz, tym bardziej w Stanach, no nie żyjemy tam, ale no, to jest coś, co nie mieści mi się w głowie, szczerze mówiąc, bo nawet jeżeli dostał, no 10 lat to jest spora kara. Jak można, to tak jakby mu po łapkach dali. Tyle razy coś takiego robić, to nawet jeżeli już chcą komuś dać szansę, to przecież ktoś powinien za nim krok w krok chodzić, jakieś, nie wiem, no nie jestem w stanie tego zrozumieć. No ale widać było tutaj, że ma... Po prześledzeniu wszystkich zbrodni, których się dopuścił, stwierdzili, że on operuje w bardzo konkretny sposób. Tak, no na przykład i w przypadku Ann, i w przypadku Sary zaczepił je przy samochodach, prawda? I w jakiś sposób musiał Sarę z tego samochodu wywabić. No tutaj ciężko stwierdzić, czy zrobił to siłą, czy na przykład udawał, że potrzebuje jej pomocy, bo to też jest możliwe. Oczywiście Ann była niesamowicie towarzyską, miłą i otwartą dziewczyną i bardzo możliwe, że poprosił na przykład ją o pomoc, a ona się zgodziła i tak jej się za to odpłacił. I w końcu po tylu latach, bo wiosną 2023 roku, rozpoczyna się proces, w którym oczywiście Patrick Nicholas jest oskarżony o morderstwo Sary. Podczas procesu niestety nie mogą skorzystać z zeznań świadków jego napaści z przeszłości, ponieważ tutaj uznano, że nie można przedstawić jego kartoteki jako dowód. No, to jest akurat głupie. No, bo to jednak o czym świadczy, prawda? No właśnie, no ale okej, może mają jakieś tam swoje powody, przepisy, nie znam się, więc nie będę się wypowiadać, ale tak, też wydawało mi się to trochę dziwne.
Więc tutaj główną bronią były jednak te wyniki badań DNA. Jak rozumiem, obrońca Patryka zwracał uwagę, że o, ta genealogia genetyczna to jest jeszcze takie nieudowodnione, niesprawdzone i tak dalej. Ale ja nie wiem, co to jest za gówniana linia obrony i zresztą właśnie w programie, który widziałam na temat tej sprawy, to samo mówili, że co z tego, że to może nie jest w 100% udowodnione, skoro doprowadziło ich do próbki DNA, która idealnie pasuje. To co to ma... Jakby... No, no nie wiem. Ale okej. Okay. Może po prostu ja czegoś nie rozumiem. Ale może to jest na takiej zasadzie, że jak na przykład włamiesz się do kogoś do mieszkania i zdobędziesz dowód, to ten dowód nie zostanie przyjęty w sądzie, no bo zrobiłaś coś tam nielegalnie. Mhm. Więc może na tej zasadzie. Może, no ciężko stwierdzić. W każdym razie ewidentnie próbował kwestionować jakby całe to przedsięwzięcie z DNA i tą genealogią genetyczną. W sądzie też przedstawiali taki dowód. Ja trochę tego nie rozumiem. Nie rozumiem w związku, rozumiem, że to miał być taki szok faktor może trochę dla ławy przysięgłych. No bo tak jak wspomniałam, Sara miała na sobie taki strój, powiedzmy, czy liderki, tak? Spódniczkę, kurtkę taką z napisem, wiesz, ze swoim imieniem, sweterek z nazwą bodajże drużyny, czy swoim imieniem, już nie pamiętam. A w mieszkaniu Patryka, o czym zapomniałam wcześniej wspomnieć, znaleziono też stronę wydartą z gazety, na której było zdjęcie dziewczyny w stroju czy liderki. Więc nie wiem, co to miało udowodnić, że jemu się takie panie podobały w takich strojach, czy co, no ale... Nie wiem, czy to jest dowód na cokolwiek, wiesz, o co mi chodzi. Mhm. No, powodów może być wiele. Tak. No, ale wspomnieli, więc też wam o tym mówię. Gdyby miał 100 książek o cheerleaderkach, to może to by coś znaczyło. No właśnie, jakby to, wiesz, jedna strona wydarta, jak jeszcze połowa jego domu wygląda jak śmietnik, no nie wiem. Ale okej, okay, no rozumiem, że coś to miało udowodnić, coś to miało pokazać. Po 9 dniach ława przysięgłych udaje się na obrady i gdy wraca, bo oni musieli jakby rozważyć jakiego rodzaju, czy on jest w ogóle winny morderstwa i jeżeli tak, to jakiego rodzaju, w sensie jaki stopień, tak? Jak rozumiem, tutaj najbardziej liczono na to, że zostanie on skazany na morderstwo pierwszego stopnia, takie zaplanowane, premeditated oni to nazywają. Natomiast stwierdzili, że nie jest winny takiego przestępstwa, ale uznano go winnym za morderstwo pierwszego i drugiego stopnia. Ten ich, szczerze mówiąc, ten ich cały system jest dosyć skomplikowany dla mnie chwilami i nawet jak coś tam sobie googlam, próbuję doczytać, to czasem drapię się po głowie. Ale najważniejsze jest to, że został uznany winnym i zostaje skazany na 46 lat i właśnie już podczas tego, po tym jak został uznany winnym, zawsze są takie rozprawy, na których decydują, jaki wyrok dostanie, prawda? I tam też często mogą wypowiedzieć się rodziny poszkodowane, tak? Osoby z rodziny, znajomi i tak dalej. No więc wypowiedziały się i koleżanki, i rodzice, i brat. I też w końcu ta Ann, jego ofiara z przyszłości, mogła też się wypowiedzieć, no bo podczas procesu nie mogła. No i ona tam powiedziała, że wcześniej już wymiar sprawiedliwości zawiódł raz, więc niech więcej tego nie robią i niech mu dają ile mogą. Chociaż już w tamtym momencie, no to wiadomo, to już był dużo starszy mężczyzna, on miał chyba bodajże 59 lat. To znaczy miał, to było w zeszłym roku tak na dobrą sprawę przecież to skazanie. I no niestety, ale on sobie pożył na wolności 30 lat. No. A zabił dziecko tak na dobrą sprawę. Nie wiadomo, co jeszcze w międzyczasie zrobił. Tak. No właśnie, ale dobrze, że wspominasz, bo jeszcze wydarzyło się w 94 kolejne przestępstwo, to znaczy miał dokonać napaści na nieletniej. Więc to naprawdę ewidentnie po prostu niereformowalny człowiek. I on po którymś ze swoich przestępstw, nie wiem przypadkiem, czy nie po aresztowanym po napaści na Ann, miał powiedzieć, bo to też mówią o tym 48 Hours, policji, podczas rozmowy z nimi, że on wie, że ma problem, bo gwałci dziewczyny. Masakra. Zostaje skazany na 46 lat, także prawdopodobnie już nigdy nie wyjdzie na wolność. A przyznam, że tą sprawę postanowiłam wam opowiedzieć, bo jakiś czas temu natrafiłam na ten odcinek 48 Hours na YouTubie i sobie go też zapisałam po prostu. No dobrze, to teraz ja jestem ciekawa, co ty dla nas przygotowałaś. Doktor Daryl Sartorius, kardiochirurg, właśnie niedawno rozwiódł się ze swoją żoną po 30 latach małżeństwa. I ciężko znosił samotność, bardzo chciał znaleźć sobie nową partnerkę, ale dużo pracował, więc za bardzo nie wiedział, jak się do tego zabrać.
Dlatego skorzystał z usług takiego analogowego, powiedzmy, portalu randkowego, bo to było w latach 90., więc może powinnam powiedzieć biura matrymonialnego. I w 95 roku poznał 45-letnią Dante Britton i pobrali się 4 miesiące później. Daryl urodził się 2 marca 40 roku w mieście Columbiana w stanie Ohio i jak mówiłam, był kardiochirurgiem odnoszącym wielkie sukcesy. Był bardzo oddany swojej pracy, aż do przesady, bo właściwie zawsze był pod telefonem i praca była dla niego najważniejsza. Jako lekarz był szanowany, ale jeżeli chodzi o jego takie relacje międzyludzkie, to wiele osób twierdziło, że Daryl jest wybuchowy, że zawsze musi postawić na swoim, miał taki bardzo władczy charakter, co potwierdziła jego pierwsza żona Janet. Daryl i Janet poznali się w szpitalu, on był lekarzem, a ona pielęgniarką. Pobrali się, mieli 4 dzieci, no i tak spędzili wspólnie 30 lat. Ale z czasem Janet miała dość zachowania Daryla. Mówiła, że interesowała go tylko praca, że chciał być głową rodziny i nie pozwalał nikomu na samodzielność. Był taki bardzo zaborczy. Ale z drugiej strony jego ciężka praca na pewno opłaciła się całej rodzinie, bo stać ich było na wszystko. W latach 80. Daryl zarabiał już 300 tysięcy dolarów rocznie, co jak wyczytałam w jakimś tam artykule, na dzisiejsze pieniądze wychodzi około 1 000 000 dolarów. Z czasem charakter Daryla zmienił się na gorsze i właśnie jego małżeństwo przez to ucierpiało, bo Janet twierdziła, że stał się bardzo kontrolujący, a nawet agresywny. I werbalnie, psychicznie też. Poniżał ją, no źle czuła się w tej relacji. Janet twierdziła, że te jego emocje wzięły się stąd, że on chciał wszystko zapewnić swojej rodzinie. Być może chciał, żeby wszyscy byli od niego zależni, a kiedy właśnie żona i też dzieci chcieli być samodzielni, no to on zamieniał się wtedy w potwora. Dlatego Janet i Daryl rozwiedli się właśnie po 30 latach. No i Daryl został sam, znosił to bardzo źle. Żona i dzieci wyprowadzili się od niego, był samotny, popadł w depresję, miał nadwagę, no ogólnie ciężko mu było. I tak jak mówiłam na początku, Daryl szukał drugiej połówki, ale miał z tym kłopoty, więc w 1994 roku zarejestrował się w takim serwisie randkowym, który nazywał się Great Expectations. Jego ideałem kobiety miała być kobieta uległa, nie szukał wyzwań, chciał mieć partnerkę, która będzie prać, gotować i sprzątać. Tak, da mu się zaopiekować, no i też będzie dla niego wsparciem. Pierwsze słowo dyskwalifikuje Daryla w moich oczach. Daryl musiał przesłać tam swoje zdjęcia i jakieś informacje o sobie. Napisał, czego szuka w partnerce i w związku. No i na tej podstawie właśnie dopasowali go do 45-letniej rozwódki Dante Britton. Dante napisała o sobie, że jest właścicielką przedszkola, jest świeżo po rozwodzie. Studiowała na UCLA, była uroczą, drobną, atrakcyjną kobietą. Miała w sobie taką charyzmę, która wyróżniała ją na tle innych. Dante i Daryl randkowali przez 4 miesiące, no i to wystarczyło, żeby zakochali się w sobie i szybko wzięli ślub. Niestety, niedługo po ślubie, kiedy zamieszkali razem, zaczęły pojawiać się różne problemy. Na przykład Daryl wstydził się o tym powiedzieć swojej nowej żonie, no ale w końcu otworzył się i wyznał, że jest impotentem. Ona podobno zareagowała na to całkiem pozytywnie. Stwierdziła, że nie stanowi to dla niej problemu, byle tylko obdarowywał ją pocałunkami i przytulał. Z czasem Dante zauważyła też, że Daryl ma depresję. Większość czasu był przygnębiony, smutny, no co też, jak się domyślam, rzutowało na ich wspólne życie. Ale Daryl wszystko nadrabiał pieniędzmi, bo kiedy Dante była niezadowolona, to on obdarowywał ją prezentami, no i właściwie jej to pasowało. Cytując tutaj, nie miało znaczenia to, że jest impotentem, dopóki dostaje od niego pieniądze. Okej, urocze.
Ale z czasem Dante zrobiła się zaborcza względem majątku Daryla, bo on wciąż chciał wspierać swoje dzieci finansowo i za każdym razem, kiedy Daryl dawał coś jednemu ze swoich dzieci, to Dante wpadała w szał. Nie podobało jej się to, tak jakby czuła, że jego pieniądze są jej pieniędzmi i nie powinien ich wydawać na swoje dzieci, tylko na nią. Okej. Przełomowym momentem był ślub córki Daryla, bo oczywiście on jako ojciec chciał zapłacić za całe wesele, zresztą było go na to stać, ale kiedy Dante się o tym dowiedziała, to mu wręcz zabroniła. Stwierdziła, że on wydaje za dużo pieniędzy na swoje dzieci, pokłócili się o to, a ona jak zwykle musiała odreagować. Bo za każdym razem, kiedy Daryl wydawał pieniądze na dzieci, no to jakby w odwecie Dante szła na zakupy, wydawała jeszcze więcej, oczywiście płacąc kartami kredytowymi Daryla. Kupowała modne, markowe torebki, wiesz, jakieś drogie buty, ubrania, akcesoria, wszystko na co przyszła jej ochota, bo wiedziała, że to zdenerwuje jej męża, no i o to właśnie jej chodziło. Zdrowie psychiczne Daryla to był naprawdę ogromny problem, bo on zmagał się z poważną depresją i właściwie wiedzieli o tym wszyscy z jego otoczenia, bo bardzo często zwierzał się na przykład swoim współpracownikom, że nawet ma myśli samobójcze. Zachowanie Dante coraz bardziej niepokoiło Daryla. Czuł, że to nie jest ta kobieta, którą poznał na początku. Postanowił więc zatrudnić prywatnego detektywa, aby zbadał jej przeszłość. No i okazało się, że miał dobre przeczucia. Bo po pierwsze, Dante Britton to nie było jej prawdziwe imię. Nazywała się Della Hall. Nigdy nie ukończyła studiów na UCLA, ani tym bardziej szkoły średniej nie skończyła. Kiedy była młoda, jej ojciec zmarł, a jej matka ponownie wyszła za mąż i Dante przeniosła się do Kalifornii na początku lat 80., żeby zamieszkać tam ze swoją siostrą Donną. Później przeniosła się do Cincinnati w stanie Ohio, gdzie poznała Granta Bassetta. I para wspólnie przeprowadziła się do Dallas, a 8 miesięcy później Dante złożyła pozew o rozwód. W latach 70. była żoną innego mężczyzny, Ralpha Bayera. Była też przez krótki czas żoną Josepha Hoffera i zaszła z nim w ciążę, kiedy miała 19 lat. A po zakończeniu ich małżeństwa oddała, właściwie zrzekła się opieki nad córką, więc zajął się dzieckiem właśnie ten Joseph, ale niestety ta dziewczynka później trafiła do rodziny zastępczej. W 92 roku Dante poślubiła Davida Britana, z którym rozwiodła się w 94 roku, czyli jak rozumiem to miał być ten jej ostatni rozwód, o którym niby mówiła. No ale kłamała na temat wielu aspektów jej życia, no i Daryl zdecydowanie nie wiedział o tym, że jest jej piątym mężem. Mhm. Z tego co mówili ludzie, którzy ją w przeszłości znali, Dante była osobą, która zawsze musiała postawić na swoim, a każdy swój związek kończyła z wielkim hukiem. Bo Daryl odkrył, że Dante miała już wcześniej problemy z prawem. Podobno groziła mężowi numer 4 pistoletem, a mężowi numer 3 nożem, a z kolei innego męża odurzyła narkotykami, a następnie podpaliła łóżko, na którym on spał. Ten mężczyzna cudem przeżył, bo obudził się i udało mu się uciec z tych płomieni. Krążyła też inna plotka, że Dante zamordowała kilku byłych chłopaków i jeszcze jednego męża w Kalifornii. Co ciekawe, kiedy śledczy udali się do Kalifornii, żeby porozmawiać z jakimiś świadkami, okazało się, że nie byli w stanie znaleźć żadnego z jej byłych partnerów, bo jakby wszyscy albo nie żyli, albo rozpłynęli się w powietrzu. Dante nawet została skazana za grożenie bronią właśnie jednemu z tych byłych mężów. I kiedy Daryl o tym wszystkim się dowiedział, to zaczął bardzo bać się o swoje życie. Jak zeznał jeden z jego współpracowników, mężczyzna kiedyś przyszedł do pracy do szpitala w kamizelce kuloodpornej i zapytany o co chodzi, dlaczego w ogóle chodzi w tej kamizelce, no to on otwarcie przyznał, że boi się o swoje życie. Po odkryciu całej prawdy o swojej żonie, Daryl zaczepił policjanta na stacji benzynowej i wręczył mu pistolet, który należał do Dante. Powiedział temu funkcjonariuszowi, że boi się swojej żony i żeby wziął od niego ten pistolet,
bo właśnie ten pistolet należy do jego żony i on się boi, że ona go wykorzysta przeciwko niemu. Ten policjant pamiętał, że mężczyzna wydawał mu się troszkę zdezorientowany. Może ten policjant pomyślał właśnie, że on ma problemy psychiczne, no bo takie zachowanie było co najmniej dziwne, więc ja nie wiem, czy oni sobie to jakoś, wiesz, odnotowali tam. Następnie Daryl poinformował swoich prawników, że chce usunąć Dante ze swojego testamentu i że chce rozpocząć proces rozwodu. Oficjalnie para była w separacji, ciągle się kłócili, więc ustalili, że aby nie wchodzić sobie w drogę, Dante zamieszka na górze domu, a Daryl na dole w piwnicy. I w efekcie bardzo rzadko się widywali. Ten dom był bardzo duży, więc mogli nawet przez tydzień się w ogóle nie widzieć. I 19 lutego 1996 roku współpracownica Daryla ze szpitala postanowiła zadzwonić na policję i zgłosić, że Daryl od 2 dni nie pojawił się w pracy, nie reaguje na żadne wiadomości, które wysyła mu na pagera, ominął obchód i inne umówione spotkania z pacjentami, a jako że był właśnie mężczyzną, który bardzo poświęcał się swojej pracy, no to wszyscy byli tym faktem zaniepokojeni, no bo wiadomo, że on by do czegoś takiego nie dopuścił. Więc po tym zgłoszeniu policjanci zapukali do drzwi domu Daryla i Dante. No i kobieta otworzyła im i powiedziała, że od kilku dni nie widziała męża, ale wyjaśniła, że są w separacji, że nie spędzają wspólnie czasu, no i że niby to jest normalne, że się nie widują, więc ona nie pomyślała nic o tym. Policjanci zapytali, czy mogą przeszukać dom, ona się zgodziła. Zaczęli od garażu, w którym znaleźli samochód Daryla i widać było, że od kilku dni tym samochodem nie jeździł. I kiedy policjanci są w garażu, to nagle słyszą głośny krzyk Dante. Kobieta krzyczy z piwnicy: o mój Boże, znalazłam go. I okazuje się, że Daryl został znaleziony martwy w piwnicy swojego domu, leżał na kanapie i miał ranę postrzałową w głowie. Na podłodze tuż obok niego znaleziono rewolwer kaliber 38, no i na pierwszy rzut oka wyglądało to na samobójstwo. Wokół było już dużo zaschniętej krwi, a jego ciało wykazywało stężenie pośmiertne, co oznaczało, że musiał być już martwy 1 albo 2 dni. No i ta scena wyglądała w ten sposób, że Daryl leżał na kanapie, musiał oglądać telewizję, też tam na stoliku był jakiś alkohol, więc pewnie pił, no a następnie miał popełnić samobójstwo. Wszyscy wiedzieli, że mężczyzna ma problemy psychiczne, że cierpi na depresję, wyrażał wielokrotnie, że ma myśli samobójcze, więc tak naprawdę nikt z jego bliskich nie wątpił w to, że faktycznie mógł się zabić. Ale kiedy śledczy sprawdzili broń, z której oddał strzał, to okazało się, że ta broń należała do Dante i została zakupiona zaledwie 24 godziny przed jego śmiercią. Pytali kobietę, czy słyszała jakieś wystrzały w domu w ostatnich dniach, na co ona powiedziała, że nie, a z kolei sąsiedzi, z którymi rozmawiała policja, powiedzieli, że tak, słyszeli ostatnio właśnie jakiś taki huk. No i teraz wchodzą specjaliści od medycyny sądowej, którzy przyczynili się do rozwikłania tej sprawy. Bo okazało się, że jest tu wiele nieścisłości, no i nie do końca może to być samobójstwo. Po pierwsze, z tego rewolweru wystrzelono 2 strzały. Jeden w głowę, a drugi w poduszkę kanapy. No i policja początkowo stwierdziła, że nie jest to aż tak nietypowe, bo podobno czasami osoby, które popełniają samobójstwo, na przykład mają tą broń pierwszy raz w ręce, no i wystrzelają ją, żeby zobaczyć, czy w ogóle potrafią to obsługiwać, a dopiero później jakby strzelają do siebie. Ale ta kula przebiła głowę tuż nad lewym uchem, nie pozostawiając żadnej rany wylotowej. Z ust i z nosa Daryla w momencie tego postrzału poleciała krew. Widoczne były rozbryzgi krwi na jego lewym ramieniu i na obu stronach prawej dłoni.
No i to zasugerowało śledczym, że jego prawa ręka znajdowała się na kolanach w momencie oddania strzału, a nie za głową, trzymając pistolet. A jakby z ułożenia jego ciała wynikało, że on tylko tą prawą ręką mógł się zastrzelić, bo jeżeli dobrze sobie to wyobrażam, no to chyba na lewej ręce leżał. Więc nie mógłby jej sobie wsadzić za głowę. No tak. No i gdyby Daryl sam się postrzelił, no to krew nie mogłaby się dostać do wewnętrznej strony jego prawej dłoni, bo trzymał ten pistolet, więc jakby no ta krew by nie wleciała tam do środka. Ze śladów krwi wynikało, że Daryl został postrzelony od tyłu, więc ta jego rana była tak jakby z tyłu jego głowy. No i idąc dalej, krew na wierzchu jego prawej dłoni wskazuje na to, że on być może próbował się tą dłonią zakryć. I dlatego są na niej ślady krwi z obu stron. Mhm. Kolejnym problemem była krew na kanapie, bo ślad krwi na kanapie znajdował się tak jakby przed ciałem. I ten konkretny rozbryzg krwi padł pod kątem 45 stopni. Więc tutaj naukowcy udowodnili, że nie mógł jakoś tak, wiesz, stoczyć się z Daryla. To jest rodem z Forensic Files. Tak, oczywiście jest na ten temat odcinek. Super. W każdym razie właśnie, że według tam ich analiz ta krew nie mogła się jakoś odbić od niego czy coś, no bo leciała pod złym kątem, więc oni wywnioskowali, że ta krew musiała się odbić od osoby, która stała naprzeciwko niego. Więc ta osoba musiała stać nad nim i w momencie wystrzału ta osoba została obryzgana, że tak powiem, jego krwią i jakaś tam drobinka właśnie się odbiła od tej osoby, tak jakby ta osoba strzepnęła tę krew z siebie. Oni właśnie mówili, że to było coś takiego, jakby ktoś tak ręce strzepywał z, wiesz, z wody czy coś. Następny problem to był ten drugi wystrzał w poduszkę, ponieważ jeżeli Daryl najpierw strzelił w poduszkę, a potem w swoją głowę, to dlaczego miał ślady prochu na wierzchu swoich zakrwawionych rąk? Popiół powinien znajdować się z tego pierwszego wystrzału pod krwią, a on był na krwi. To oznacza, że krew na jego dłoniach była tam przed oddaniem tego drugiego strzału w poduszkę. Więc co? Najpierw miałby się zabić, a potem jeszcze raz strzelić w poduszkę? No wiadomo, że to jest niemożliwe. No i to właśnie ich upewniło w przekonaniu, że to nie było samobójstwo, tylko że była tutaj jeszcze jakaś osoba. No i właśnie ta osoba zainscenizowała wszystko, żeby upozorować samobójstwo. Oczywiście Dante była jedyną osobą w domu w tym czasie, więc naturalnie pierwsze podejrzenia padły na nią. No i pytanie, jaki mógł być jej motyw? Oczywiście pieniądze. Daryl miał wykupiony plan emerytalny, do którego właśnie Dante była uprawniona jako jego żona. No i gdyby rozwód został sfinalizowany, co miało się wydarzyć bardzo szybko, to kobieta mogłaby otrzymać od niego jedynie jakieś 1000 albo 2000 dolarów miesięcznie w ramach alimentów, ale gdyby doszło do jego śmierci, no to mogłaby otrzymać z tego ubezpieczenia jakiś 1 000 000 dolarów. Co ciekawe, do tej sprawy też dołączyła matka Dante, pani Della, która, jak dowiedziała się o tej sprawie z mediów, to zadzwoniła na policję i powiedziała, że jest przekonana, że to jej córka zamordowała Daryla. To ciekawe. Dante została aresztowana i oskarżona o morderstwo. Jej obrona próbowała wymyślać jakieś dziwaczne historie, że na przykład w okolicy grasuje seryjny morderca, bo podobno dwie inne osoby zostały zamordowane 3 dni przed śmiercią Daryla. No ale nie było żadnych śladów włamania do domu, więc tą teorię łatwo było obalić. Według prokuratury Daryl znajdował się w piwnicy swojego domu około 2 w nocy, właśnie w noc swojego morderstwa. Pił alkohol i oglądał telewizję, kiedy Dante musiała podejść do niego od tyłu i strzelić
strzelić mu w głowę właśnie ze swojego rewolweru. W związku z tym, że jego prawa dłoń była pokryta krwią, to oznacza, że on nie mógł tej broni trzymać. Dante następnie musiała włożyć rewolwer do ręki Daryla i z jego ręki oddać drugi strzał. Myślała, że w ten sposób się jakoś zabezpieczy, że na jego dłoniach będą ślady prochu, ale nie pomyślała o tym, że kolejność będzie zła. Czyli była sprytna, ale nie wystarczająco. Podczas procesu puszczono również wiadomość, którą nagrał Daryl na automatycznej sekretarce swojej córki i mówił tam do tej swojej córki: nie dzwoń do Dante, nie rozmawiaj z Dante. Jeśli będziemy rozmawiać, to tylko we dwoje. Proszę, mogę tego nie przeżyć. Więc on naprawdę miał mocne przeczucie, że coś mu się stanie, no i niestety to się sprawdziło. Zaledwie po 4 godzinach obrad ława przysięgłych uznała Dante za winną morderstwa i kobieta została skazana na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego w 2014 roku. Zmarła w więzieniu z przyczyn naturalnych 20 listopada 2010 roku. Jej matka gdzieś tam w mediach nazwała ją pająkiem czarnej wdowy. Twierdziła, że jej córka jest łowczynią fortun, która znalazła swoją drogę do sukcesu, wykorzystując odnoszących sukcesy mężczyzn. Okay. Więc fajne zdanie miała na temat swojej córki. I jeszcze ciekawostka jedna. Właśnie w programach, które widziałam na temat tej sprawy, wypowiadała się pani Aphrodite Jones, bo ona jest ekspertką w tej sprawie, ponieważ napisała książkę na ten temat pod tytułem The Last Web, czyli tutaj też nawiązanie do tego, że jest pająkiem. Ta książka została opublikowana w 1998 roku. Aphrodite Jones też przeprowadziła wywiad z Dante, kiedy kobieta przebywała w więzieniu. I według pani Aphrodite, Dante zdecydowała się popełnić morderstwo, kiedy dowiedziała się, że Daryl chce się z nią jak najszybciej rozwieść, no bo wiadomo, że gdyby doszło do rozwodu, to zostałaby z niczym, a myślała, że uda jej się go zamordować i zgarnąć pieniądze z ubezpieczenia, no i jego cały majątek. Ale on już ją zdążył usunąć z testamentu. Faktycznie nie wiem, czy wiedziała o tym, że została usunięta z testamentu, ale jak rozumiem, testament jedno, a to ubezpieczenie to drugie. To co innego, oczywiście, no bo... Więc nie. Może ona liczyła, wiesz, na wszystko, tak. a formalnie faktycznie z tego ubezpieczenia by dostała kasę, bo chyba tego nie zdążył zmienić. No ale na szczęście nic jej się z tego nie udało, nie dostała żadnych pieniędzy, no ale no niestety Daryl jakby przez to swojego życia nie odzyska. No to by było na tyle od nas dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.